Ma być i będzie. Ja się nie dam stąd wygonić. Ma być. Tu ma być, proszę pana, tak. 30 koni, Anglików, to znaczy nie Anglików, przepraszam, Anglo-Arabów i Araby. Takie konie mi się marzą i będę miał takie konie. I tu ma być szkółka, tu ma być hodowla koni. Tutaj, o na tej górce, jeździectwo, takie inne historie. Augustyn Niewiadomski jak na razie jednak jest właścicielem 14 koni. Jak się wydaje, tak przynajmniej twierdzą jego sąsiedzi, nie radzi sobie z ich utrzymaniem. One są po prostu głodne i uciekają na sąsiednie pola, między innymi moje. Zboże jest po prostu zniszczone, jeszcze, prawda, nie wykłosiło się, nie wiadomo jakie będą zbiory. No z głodu po prostu uciekają i niszczą. Koniom jako stajnia służy szklarnia. Nie ma też Augustyn Niewiadomski oprócz skromnego skrawka łąki wystarczającej ilości pola, aby wykarmić zwierzęta. Twierdzi jednak, iż już wkrótce jest w stanie wyprowadzić całość na dobrą drogę i choć w części odzyskać majątek, a więc dom i ziemię, którą zapisał synowi. Cofnąłem, jestem, wie pan, sprawie, jest sprawa w sądzie, cofnąłem, proszę pana, darowiznę dla syna i ja, proszę pana, to wszystko wróci z potem do mnie, bo w tej chwili tutaj czyli stoimy. Co? Wszystko, proszę pana, ja wszystko z żoną przepisałem na syna. Szklarnię, dom, wszystko, wszystko przepisaliśmy na syna. I jeszcze Turan pyta do mnie, no nie mówię Turan, bo taki mój kolega, proszę pana, notariusz, i mówi tak, mówi w dobrej wierze, w sensie takim, że syn mi pomoże, a tu odwrotnie. Sprawą inwentarza Augustyna Niewiadomskiego zajęło się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Jak powiedział nam dzisiaj Eugeniusz Ragiel, nie ma obawy o zdrowie koni, które w zasadzie mimo trudnych warunków bytowania są w dobrej kondycji. Jest jednak jeden, ale bardzo istotny problem. Właściciel zaniedbanej stadniny musi po pierwsze doprowadzić ją do porządku i uregulować sprawy majątkowe, ponieważ na dzisiaj przyszłość koni niestety nie wygląda najlepiej. Jeżeli jednak nie zrealizuje chociaż części z obietnic, które składa, na mocy ustawy o ochronie zwierząt może zostać pozbawiony koni. Los pana Niewiadomskiego oraz jego czworonożnych pupili postaramy się na bieżąco śledzić. I od tego czasu, od czwartego roku życia, ja się z koniem nie rozstałem. Zawsze jakoś tak się moje losy, wie pan, kręciły, że ja zawsze byłem z koniem. Z handlowej mapy Jeleniej Góry zniknął sklep, a zarazem jedyna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Placówka obsługująca także teren całego byłego województwa jeleniogórskiego mieściła się przy ulicy Krótkiej. W pewnym momencie rehabilitacja serwis, która się zajmowała wypożyczalnią, straciła płynność finansową. No i w związku z tym ogłoszono upadłość całej sieci wypożyczalni na terenie Polski. Do tej pory funkcjonowały 53, między innymi jedna w Jeleniej Górze i z dniem 10 czerwca, no niestety, cały sprzęt został wywieziony do Legnicy i wypożyczalnia przestała funkcjonować. Likwidacja wypożyczalni to tylko na pozór problem jedynie osób niepełnosprawnych, bo przecież na przykład kuli potrzebuje także osoba pełnosprawna, czasowo zakuta w gips. W tej chwili będzie to problem z uwagi na to, że w ramach reformy służby zdrowia również Wojewódzka Przychodnia Zaopatrzenia Ortopedycznego nie funkcjonuje, gdzie taki sprzęt ewentualnie można byłoby wypożyczyć. No pozostają jedynie zakłady prywatne. Średniej jakości kula kosztuje około 100 zł, a obecnie jedyny sklep w Jeleniej Górze, w którym można zaopatrzyć się w sprzęt rehabilitacyjny, znajduje się przy ulicy Grodzkiej. $100 000 padło łupem w trakcie napadu na właściciela jednego z jeleniogórskich sklepów. Do całego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 17 przed siedzibą Banku Zachodniego przy ulicy Kochanowskiego w Jeleniej Górze. Poszkodowany tuż przed wejściem do banku został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich uderzył go w twarz i korzystając z chwilowego zdezorientowania wyrwał mu torbę, w której to właśnie były pieniądze. Zanim mężczyzna się ocknął, złodziei już nie było. Według świadków całego zajścia bandyci czekali na ofiarę tuż koło banku. Ubrani byli w spodnie moro, czarne podkoszulki, a na głowach mieli czapki bejsbolówki. Wyglądali niemalże identycznie jak pracownicy służb chroniących bank. Najprawdopodobniej w pobliżu stał ich samochód, gdyż z miejsca zdarzenia uciekli bardzo szybko. Jak do tej pory policji nie udało się ustalić sprawców, dlatego też wszyscy, którzy widzieli całe zdarzenie, proszeni są o kontakt z Komendą Miejską Policji przy ulicy Nowowiejskiej. Podajemy numer telefonów 75 20 231 lub 75 20 145 bądź telefon zaufania 0800 660 11. Policja gwarantuje anonimowość.
Już po raz drugi zespół szkół specjalnych w Jeleniej Górze zorganizował turniej gier i zabaw dla dzieci specjalnej troski z terenu byłego województwa jeleniogórskiego. Jestem Mójka Kusiak. Chodzę do szkoły. Uczy się. Czytam. Piszę. Jak się podoba? Dobrze. A co tu jest takiego fajnego? Język polski. Czego się nauczyłeś może? Pisać. Liczyć. A może ty mi powiedz, czy ci tak w szkole tutaj podoba? No bo tak jak mówię, dzieci nie lubią chodzić do szkoły. A ja lubię chodzić. Zespół szkół specjalnych jest to placówka przeznaczona dla dzieci upośledzonych umysłowo. Uczęszczają do niej dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Tutaj na Wolności 119 mamy zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych. Mamy oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych oraz dwa oddziały przedszkolne. Dzieci uczą się żyć. One nie uczą się przedmiotów. Uczą się funkcjonować w środowisku. To jest najważniejszy przedmiot. Uczą się zawiązywać butów, uczą się ubierać, uczą się nakrywać do stołu, uczą się jeść w sposób porządny, uczą się załatwiać w ubikacji, ale również nauczyć się wsiadać do autobusu, kasować bilet, pójść do sklepu, kupić coś. One nie znają liter, nie umieją przeczytać, że to jest poczta. Ale my ich uczymy na zasadzie piktogramów, na zasadzie, że taki kształt literek powoduje, że tam mogę kupić znaczki. Polska jest piątym krajem w Europie pod względem liczby narodzin dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Tylko w Jeleniej Górze mieszka około 300 dzieci specjalnej troski. A dzisiejsza wspaniała impreza zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze mogła się odbyć m.in. dzięki licznym jeleniogórskim przedsiębiorcom, którzy zadbali, aby dzieciakom niczego nie zabrakło. Nawiązanie współpracy pomiędzy służbami epidemiologicznymi Polski, Czech i Niemiec to główny cel spotkania zorganizowanego przez Euroregion NYSA. Dzisiejsze spotkanie przede wszystkim ma doprowadzić do formułowania konkretnych tematów, konkretnych przedsięwzięć, konkretnych zapotrzebowań zarówno ze strony czeskiej, niemieckiej, jak i z Polski, przyporządkowania temu konkretnych ekspertów, ponieważ politycy zarówno na szczeblu euroregionalnym, jak i szczeblu rządowym, a więc tutaj mamy Urząd Wojewódzki na myśli, marszałka, jak również sanitarnego inspektora dolnośląskiego. Tego typu współpraca ma duże szanse powodzenia. Przykładem są działania w czasie powodzi 2 lata temu. Wspólne przedsięwzięcia okazały się bardzo ważne w monitorowaniu ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych. Nawiązanie współpracy w ramach Euroregionu NYSA znalazło poparcie nie tylko na szczeblu lokalnym. Przedsięwzięcia te już w tej chwili mają duże poparcie i mają szansę na realizację, ponieważ przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie jest zainteresowane, wspiera i będzie wspierać tego typu współpracę. Jest to kolejna grupa zawodowa nawiązująca współpracę w ramach Euroregionu NYSA. Propozycje weekendowe rozpoczynamy od informacji dla miłośników młodego teatru. Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury w Jeleniej Górze rozpoczął się Festiwal Sztuki Młodych Bombard. I jeszcze dziś o godzinie 20 wystąpi pracownia teatralna Etiudy, a o 21.30 Teatr Kreatury z Gorzowa. Jutro natomiast zaprezentuje się m.in. jeleniogórski teatr Bombarz. Przegląd młodych aktorów zakończy się w niedzielę o 22.00 spektaklem Czasokroplenie. Inną propozycją mamy dla mieszkańców Sobieszowa i okolic. Przez 2 dni będą mogli oni brać udział w obchodach Dni Sobieszowa. Impreza rozpocznie się o godzinie 10.00 turniejem tenisa stołowego w Miejskim Domu Kultury, a zakończy w niedzielę happeningiem grupy teatralnej Pławna 9. Happening poprzedzony zostanie całodniowym festynem. Do sobotnich propozycji dołączamy jeszcze jedną, niezwykle atrakcyjną. W Western City jutro swój dzień obchodzić będą strusie. Rozpoczęcie tej nietypowej imprezy o godzinie 16, a przewidziane atrakcje to m.in. przejażdżka na strusiu oraz jajecznica, oczywiście z jaj strusich. I na zakończenie informacje medyczne. Ostry dyżur pełnić jutro będzie szpital przy ulicy Żeromskiego w Jeleniej Górze, a w niedzielę Cieplicki przy ulicy Jagiellońskiej. Natomiast leki kupić będziemy mogli w aptece jeleniogórskiej przy ulicy 1 Maja.